Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, 22 marca, kolejna powódka z kryptoekipą. Słuchajcie, nie wiem czy macie takie wrażenie, ale moim zdaniem ten weekend był nudny, był po prostu nudny, za dużo się nie działo, gdzieś tam oczywiście mieliśmy lekki spadek na bitcoinie, potem mieliśmy lekki powrót, kilka projektów poszło nieznacznie do góry, ale ogólnie moim zdaniem nudy, nudy, nudy. Natomiast zaczyna się duży tydzień, będzie działo się naprawdę dużo też w kilku naszych projektach. Dzisiaj również skupimy właśnie uwagę na tych projektach, które w ostatnim czasie dają jakąś wartość i gdzieś tam w nich się po prostu dzieje więcej. Oczywiście zacznijmy sobie też od naszej strony słuchajcie, kryptoekipa.pl Tu macie wszystkie niezbędne informacje. Zapraszam Was serdecznie i przypominam o akcji z Mikołajem, Rycerz Mikołaj, chłopczy, chory właśnie na SMA. Słuchajcie, czas się kończy. Kto może, niech pomoże. Pamiętajcie, Dobro Wraca. Jeżeli macie oczywiście taką możliwość, to warto wspomóc Mikołaja. Oczywiście linki macie na wszystkich naszych grupach. Dzisiaj ponowiłem je i na Edukację i na Hyde Park. Zbiórka robiona również przez Majka Saposiego z Kryptonarodu. Także tutaj macie wszystko, wszystkie informacje. Ja również systematycznie staram się tutaj pomagać. Mało czasu, słuchajcie, także działamy, nie śpimy. Karma wraca. Kryptoekipa również pomaga. Także dawajcie, dawa, dawajcie i lecimy. Pamiętajcie, że na naszej stronie również są wszystkie informacje odnośnie nowych wydarzeń. No i chciałem serdecznie, słuchajcie, podziękować za naszego piątkowego live'a. Największy live w historii kryptoekipy. Ponad 400 osób, ponad 2 godziny. Mam nadzieję, że ta nowa forma, taka trochę nowa forma Wam się podobała, bo bardziej skupiliśmy się na tym, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Jeżeli chodzi o następnego live'a, będzie jeszcze w piątek. Będzie w piątek z tego, z tego względu, że w czwartek jest mecz reprezentacji Polski i ja wiem, że wiele osób również z naszej ekipy będzie ten mecz oglądać, więc ja również chciałbym ten mecz obejrzeć, więc nie będziemy tutaj się nakładać, także jeszcze teraz lecimy w piątek, a od przyszłego tygodnia będziemy pewnie już w czwartek. Oczywiście pamiętajcie o naszych sponsorach: wszystkich macie również tutaj na stronie: Ministerstwo Książki minus 10%, Gaminate minus 10%, e, Osman Power również e, zapraszam. Oczywiście portfele sprzętowe SafePal także do kupienia także z tego wszystkiego korzystajcie. Słuchajcie, po weekendzie naszą nie taka mała refleksja. Ponad 80 wiadomości na Messengerze. Po raz kolejny apeluję, kontakt ze mną jest bardzo dobry, ale przez Telegram. Niestety nie jestem w stanie odpisywać na Wasze wiadomości na Facebooku, na Messengerze i nie korzystam z tego, żeby gdzieś tam się z Wami kontaktować, dlatego że jest tego za dużo i nie jestem w stanie sam tego ogarnąć. Grupa Edukacja, ponad 4000 osób, słuchajcie, lecimy bardzo mocno. Jeżeli nie macie jeszcze na grupie Edukacja, teraz niżej znajdziesz link. Również masz tu link do akcji z Mikołajem. Także zapraszam wszystkich na edukację. Tam bardzo dużo osób pomaga. Tam nie tylko ja, ale bardzo wiele doświadczonych osób. A więc razem staramy tutaj się bardzo, bardzo mocno działać. A jeżeli chcecie ze mną porozmawiać na Telegramie, trzeba wejść na grupę główną Hyde Park i mnie oznaczyć małpa, maktom, Wtedy ja widzę tą wiadomość, wchodzę, sprawdzam. Jeżeli mam czas, to odpisuję. Oczywiście przypominam również, że poprzez YouTube macie możliwość wsparcia mnie, wsparcia kryptoekipy na poziomie generał. Macie również. Takie indywidualne konsultacje. Oczywiście to nie jest jakaś tam porada inwestycyjna, ale to jest taki mój większy ukłon, mój prywatny czas, dodatkowy prywatny czas dla osób, które chcą po prostu mnie wspierać. Więc jeżeli macie ten poziom, to śmiało piszcie maile. Ja dzisiaj również wieczorem będę siadał i będę odpisywał na te maile z całego weekendu. Ok, zobaczmy, słuchajcie, co się działo. Yy, zaczynamy od CryptoBirda. Słuchajcie, taki fajny tweet, tweet Living in the Dream, a więc pokazane, jak tak naprawdę to wszystko wygląda. Yy, no i tutaj chciałem Wam powiedzieć, że oczywiście Hossa to jest czas, kiedy również ja jestem bardzo mocno skupiony na swoim portfolio. Jest to czas, kiedy trzeba pilnować pewnych pozycji po to, żeby wychodzić poziomami. Bardzo cieszę się i jestem dumny z tych wiadomości, które od Was dostaję, bo widzę, że wiele osób, naprawdę wiele osób, korzysta z tych lekcji, które właśnie daję wam, czy to w pobudkach, czy to w moich kryptomyślach. Ten weekend był niesamowity, bo stałem od Was bardzo mocny feedback, który gdzieś tam jeszcze mocniej pokazuje, że warto robić pewne rzeczy. Pisaliście o tym, że nauczyliście się realizować zyski. Wiele osób zarobiło na wielu, wielu, wielu pozycjach, ale przede wszystkim zrealizowało zysk. Ja cały czas powtarzam, Take your profit, bierz swój profit, to jest bardzo, bardzo ciężkie. W momencie, kiedy masz pozycję, która robi Ci niesamowite wyniki, kiedy robisz 1000, tysiące 3000%, to gdzieś tam w momencie, kiedy się skeszujesz, kiedy wyjdziesz do stablecoinów na przykład, tak? czy wyjdziesz do innej pozycji, na przykład, nie wiem, do bitcoina, jeżeli myślisz, że jeszcze będzie szedł w górę, Twoja głowa zaczyna pracować zupełnie inaczej. Jeżeli weźmiesz profit, dobry profit z jakiejś pozycji, naprawdę słuchajcie, lekko się podchodzi do pewnych, do pewnych rzeczy, tak? Jeżeli wyjmiesz swój wkład, zostawisz sobie tego moonbaga tak zwanego, jeżeli gdzieś tam masz już oczywiście odłożone fundusze w stablecoinach, to jest niesamowita rzecz. Ja wiem, że mówię o tym często, wiem, że to jest nudne, ale sam po sobie wiem, jak trudne jest dzisiaj wyjście z tego rynku z profitem. Jeszcze raz powtarzam, wyjście z tego rynku z profitem jest bardzo, bardzo trudne, więc będziemy tego uczyć i będziemy o tym przypominać. Natomiast pamiętajcie, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Nawiązując do tweeta CryptoBirda, oczywiście tak jak mówię Hossa, jesteśmy bardzo mocno skupieni nad swoim portfelu. Natomiast chciałem Ci powiedzieć, jeżeli jesteś osobą nową, być może oglądasz mnie od tygodnia, od dwóch, od trzech, czy nawet od kilku dni. Bardzo ważne to jest to, żebyś poświęcił pół godziny dziennie na edukację. Pół godziny dziennie na taką podstawową edukację, żebyś poczytał sobie o giełdach, poczytał sobie o podstawowych pojęciach, poczytał sobie o gdzieś tam ważnych rzeczach dotyczących tego rynku. Dlatego że jeszcze raz powtarzam, ci wiele osób pytało na grupach, na czym tu można zarobić, daj nowego gema, największa inwestycja, to jest inwestycja we własną głowę. Jeżeli nauczysz się edukować i nauczysz się, jak działają pewne mechanizmy na tym rynku, to tak naprawdę oczywiście będziesz gdzieś tam potrzebował tego, żeby wskazać pewne drogi, ale sam będziesz wiedział, którą drogą pójść, tak? Do... Pamiętajcie, że to, co ja Wam daję, to nie są porady inwestycyjne, to są moje prywatne przemyślenia, natomiast one są poparte doświadczeniem. Doświadczeniem pięciu lat na tym rynku, pięciu lat, kiedy przeżyłem cały cykl, przeżyłem hostce, przeżyłem bezce, przeżyłem bardzo długą bestę, trzyletnią, ale potrafiłem z tego rynku wyjść obronną ręką i dzisiaj właśnie tymi radami chcę z Wami się dzielić. Dlatego jeszcze raz powtarzam, edukacja. Warto pół godziny dziennie sobie usiąść, poczytać, gdzieś tam się zapoznać. Również dlatego warto brać udział w konkursach, a właśnie nawiązując. Do konkursu, słuchajcie, rozwiązanie konkursu z piątku też żabę. Brian Tracy, audiobook Kasprin Phoenix i książka Zrozumieć Bitcoina Paweł Pop. Słuchajcie, wchodzicie na grupę Hyde Park, oznaczacie mnie, wysyłacie swoje dane na paczkomat. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił z poprzednich konkursów, to proszę, zróbcie to. Dlatego że jeżeli nie wyślecie tego do środy, to po prostu te nagrody przypadną. Chciałbym, żebyście dzisiaj odpowiedzieli mi na, mi na pytanie. Yy, Ile procentowo stanowi bitcoin w waszym portfelu? Bardzo mnie to interesuje. Tak jak mówię, mamy ponad 11 tysięcy osób, także ciekaw jestem, jak to wypadnie. Dajcie znać, czy macie trochę bitcoina, czy macie większość bitcoina, czy macie połowę bitcoina. Być może dajcie znać procentowo, i dwie osoby tutaj dostaną po jednej nagrodzie. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej. Przenosimy się na CoinGecko, zobaczmy jak to wygląda. Bitcoin 57200. Mieliśmy w weekend moment grozy, jak my to mówimy, ale oczywiście ten poziom wsparcia, słuchajcie, zadziałał także przez chwilę tutaj spadliśmy słuchajcie, nawet w nocy tak jak tutaj widzicie, dzisiaj w nocy do 50 słuchajcie, 6 tysięcy, cały czas te wsparcie jest na poziomie 55 tysięcy bardzo dobra słuchajcie, analiza oczywiście u kryptobirda u cały czas słuchajcie, jesteśmy w rynku byka, takie są fakty, tak pokazują wykresy, tak pokazuje analiza fundamentalna, tak pokazuje analiza techniczna, tak pokazuje analiza on chain. to wszystko tutaj wygląda bardzo, bardzo dobrze. Także do KryptoBirda również Was zapraszam. Zobaczymy teraz, w którą stronę pójdziemy. Tak jak mówię, na razie działa tutaj ten poziom wsparcia 55 tysięcy i nie spadamy niżej. Jeżeli chodzi o inne pozycje, to oczywiście cały czas, cały czas niektóre altcoiny idą bardzo mocno w górę, codziennie mamy inny szczyt na innej pozycji Yy, nawet Dent zrobił wynik pozycja, którą oczywiście wykasowałem, ale miałem kiedyś, natomiast niesamowicie idzie Tita Network, słuchajcie 10 dolarów to jest projekt, który przyznaje się bez bicia, yy, popełniłem tutaj błąd oczywiście zostawiłem trochę, ale za szybko wyszedłem z tego yy, projektu tutaj również idzie idzie main a więc będzie tutaj się jeszcze działo, 10% u mnie leży, nie wracam już do tego pociągu yy, gdzieś tam szukam bardziej innych pozycji ale gratuluję wszystkim, którzy mają ten projekt, no i gratuluję wszystkim, którzy weszli ze mną w BitMaxa, tak jak Wam mówiłem, to był, yy, była kolejna pozycja którą dołożyłem, wróciłem właściwie do niej, yy, ale jest to kolejny token giełdowy, który zawitał w moim portfelu i powoli, powoli robi dobry wynik, 37% w ciągu, yy, w ciągu właśnie tutaj 7 dni, także jest w miarę dobrze, oczywiście solidcoin które spadają, są altcoiny, które rosną, dominacja Bitcoina cały czas, słuchajcie, utrzymuje się, ale mamy delikatny spadek, słuchajcie, dominacja Bitcoina 58,6%, a więc spadliśmy poniżej 59%, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Oczywiście na razie bardzo dużo zależy od samego Bitcoina. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej lecimy sobie dalej, zobaczmy co się dzieje na indeksie Fear and Greed, a więc indeks właśnie chciwości i strachu. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, jest poziom 74 idziemy bokiem jak to mówią i ostatnie tak naprawdę dni balansujemy pomiędzy 92 a właśnie 74 natomiast przesuwamy się znowu do tego najbardziej zielonego właśnie tutaj prostokąta i oczywiście jeżeli pójdziemy tutaj właśnie w tym kierunku, jeżeli Bitcoin pójdzie trochę bokiem i będzie duży kolejny wystrzał, kolejny taki mocny Wystrzał na wielu altcoinach, dla mnie to będzie czas, żeby wykaszować swoje pozycje. Jeszcze raz powtarzam, rynek jest chciwy, rynek jest. Y Rynek się nie boi, dużo osób inwestuje, natomiast pamiętajcie o własnym planie, pamiętajcie o realizacji zysków. Take your profit, powtarzam to bardzo często, bierz swoje profity. Jestem z Was dumny, bo bardzo dużo wiadomości dostałem, że zrobiliście niesamowite wyniki czy to na Chili, czy to na Ecomi, czy to na Ferum Network. Wiele osób zrobiło mega, mega naprawdę wynik. Także spokojnie działamy, podzielcie swój portfel. Są pozycje, które są długoterminowe, krótkoterminowe, ale muszą być pozycje, gdzie bierze się profit. Dobry inwestor to jest taki, który wie kiedy wstać od tego stołu pokerowego, położyć karty i odejść po prostu ze swoim profitem, oczywiście z konkretnych pozycji i pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej Blockchain CenterNet. Cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o bitcoina, cały czas mamy tutaj pullbacki, a więc cały czas bitcoin również się cofa, ma te spadki, ma pójście w górę, natomiast cały czas jesteśmy tutaj w tej hoście i cały czas idziemy zgodnie właśnie z tym wykresem, i tutaj najprawdopodobniej ten poziom 100 tysięcy dolarów będzie do końca roku przebity. Oczywiście dzisiaj. Patrząc na wiele osób, które analizują gdzieś tam cenę bitcoina, nie tylko fundamentalnie, ale również technicznie, pojawiają się różne, różne kwoty. Jedni mówią 100 tysięcy, inni mówią 200 tysięcy. Osoby, które robią analizy dla GlauSnowda podają jeszcze nawet wyższe poziomy. Natomiast ja tu jestem bardzo, bardzo spokojny. Ja swojego bitcoina nie sprzedaję, jest to dla mnie pozycja długoterminowa. W momencie, kiedy bitcoin spada, kiedy robi pullback, cofnięcie się 20-30%, to ja tego bitcoina po prostu sobie dokupuję. No i jeżeli chodzi o alt season to absolutnie on trwa, wiele pozycji robi niesamowite wyniki praktycznie każdego dnia inny projekt, robi bardzo duże skoki procentowe, jeżeli patrzymy sobie tutaj na ten nasz wykresik, to przesuwamy się w kierunku tego alt seasonu, oczywiście nie jest to jeszcze te apogeum potrzebujemy jeszcze tutaj, żeby dominacja Bitcoina spadła, żeby Bitcoin poszedł bokiem i wtedy możemy mieć prawdziwy wystrzał na altcoinach i myślę, że wiele, wiele, wiele dobrych, wartościowych projektów w tej hoście zrobi jeszcze naprawdę fajny wynik, także tu śledzimy na bieżąco, warto po prostu tego pilnować, lecimy sobie dalej, słuchaj Oczywiście patrzymy na analizę on chainową. Patrzymy również, co się dzieje na giełdach, jeżeli chodzi o bitcoina. Sytuacja nie zmieniła się od tamtego tygodnia. Cały czas więcej bitcoina z giełd wypływa, niż na niego wpływa. Słuchajcie, tak samo mamy z Ethereum: tak? więcej wypływów niż wpływów. I zobaczmy, jak to wygląda z Ceterem. Również więcej wypływów niż wpływów. To są informacje y, dość dobre, jeżeli chodzi o właśnie patrzenie na długoterminowo na rynek, także tutaj jestem bardzo, bardzo spokojny. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście jesteśmy na GlouseNote i patrzymy również na adresy, które trzymają y, bitcoina. A więc damy z GlouseNote informujące nas o adresach, które trzymają Tysiąc i więcej Bitcoinów. No, i tak jak widzicie, mamy tutaj spadeczek, tak? Mamy tutaj spadek, a więc tych adresów jest mniej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, te dane, które pokazywaliśmy ostatnio, że dzisiaj rynek naprawdę jest bardzo mocno podzielony, tak? Mamy inwestorów instytucjonalnych, którzy uzupełniają wiele pozycji, którzy dodają swoje nowe pozycje do swojego portfela. Mamy tych hodlerów 3 lata plus, tak, czyli powiedzmy takich jak ja, i te osoby trzymają Bitcoina na dłużej. Te osoby wiedzą, że bitcoin jest cykliczny. I mamy Mamy bardzo dużo nowych użytkowników. Mamy bardzo dużo nowych użytkowników, nie tylko takich, którzy wysyłają dzisiaj bitcoina na swoje portfele zewnętrzne, ale również nowych użytkowników na giełdach generalnie najwięcej osób, które gdzieś tam handlują i sprzedają swojego Bitcoina to są właśnie osoby, które są na rynku od 6, od 6 do 12 miesięcy, a więc tutaj inwestorzy długoterminowi trzymają, dokupują Bitcoina, inwestorzy instytucjonalni również robią to samo, a więc jestem tutaj również bardzo, bardzo spokojny. Oczywiście trendy gogle dla Bitcoina, jesteśmy tutaj w akumulacji takiej, a więc delikatnie góra dół, góra dół i ciągle nie mamy przybicia ATH z roku 2017, kiedy mieliśmy Niesamowity wzrost zainteresowania właśnie samym bitcoinem, i poszliśmy po potemowe ATH. Jeżeli chodzi o hossę, moim zdaniem, jesteśmy cały czas w dobrym miejscu, jesteśmy gdzieś tam być może lekko z tego środka, przesuwamy się w kierunku. Natomiast, tak jak mówię, ta hossa może potrwać do końca roku, może potrwać nawet dłużej. Natomiast najważniejsze to jest to, żebyś ty dzisiaj był. Miał spokojną głowę, jeżeli chodzi o swój portfel, tak? Ja zawsze pamiętam znacie moją złotą zasadę. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, chcesz wzrostów, bądź gotowy na spadki. Dobry portfel to jest portfel przygotowany na każdą sytuację na rynku. Przypominam, że ciągle jest to rynek dość nieprzewidywalny i mogą tutaj z dnia na dzień, naprawdę z dnia na dzień, słuchajcie, wydarzyć się różne rzeczy. A więc jeżeli jesteś na tym rynku dłużej, Musisz być przygotowany, a jeżeli na tym rynku jesteś nowy, to musisz się edukować i musisz wiedzieć, jak zachowuje się bitcoin, jak zachowuje bitcoin się w cyklu, jak zachowuje się w cyklu rocznym, dwurocznym, pięcioletnim. Musisz wiedzieć, jak zachowuje się cena Bitcoina, ale musisz również wiedzieć, od czego ona zależy. Także edukacja, jeszcze raz powtarzam, pół godziny dziennie, to jest mega ważna rzecz. Lecimy sobie dalej, Glausnot jesteśmy na BIN krypto, cena Bitcoina może wzrosnąć jeszcze czterokrotnie, o tym Wam mówiłem na początku, oczywiście według Glauss-Note, podczas trwającej hosty cena Bitcoina może wzrosnąć jeszcze czterokrotnie, firma opiera swoją prognozę na wskaźnikach o nazwie Long Term Holder Market Value Realized Value. Tutaj oczywiście mówimy o osobach, które trzymają bitcoina długoterminowo, ale również patrzymy na ilość osób, które zrealizowały bądź nie zrealizowały swoich zysków. No i jeżeli tutaj oczywiście te predykcje, co do ceny bitcoina się spadną, możemy pójść do 250 tysięcy dolarów. Powiem szczerze, że tak naprawdę osobiście patrzę na to gdzieś tam z lekkim przymrużeniem oka. Oczywiście te poziomy, które będą dla bitcoina, moim zdaniem nie ma dzisiaj magika ze szkalną kulą, która powie tak, Bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów do końca roku. Natomiast ja patrzę na te wszystkie rzeczy, które są w oku, Bitcoin, w oku Bitcoina i rzeczywiście te prognozy są dobre. tak? Czy to będzie 100, 110, 120 czy 200 tysięcy dolarów, ja tego nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli będziemy iść tak jak dalej idziemy, to przede wszystkim wiele, wiele altcoinów da niesamowicie zarobić. Dużo więcej niż sam Bitcoin. Bitcoin dla mnie, tak jak mówię, jest długoterminowy i gdzieś tam prędzej czy później ta energia skumulowana na Bitcoinie, te fundusze zgromadzone w Bitcoinie, te zyski zrobione na Bitcoinie pójdą właśnie w large kapy, pójdą w główne właśnie tutaj kryptowaluty, a potem pójdą w małe kapy. I teraz jedna bardzo ważna rzecz, o którą mnie pytaliście ostatnio. Często wam mówię o tym, że mój portfel jest podzielony na koszyki, tak? Że mam ten pierwszy koszyk, drugi, trzeci. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym pierwszym koszyku, bo wiele osób mnie pyta Maciek, co kupić. Jeżeli chodzi o pierwsze najważniejsze pozycje w moim portfelu, ten pierwszy koszyk, to jest Bitcoin, to jest Ethereum, to jest Polkadot i to jest Tether i USDC. A więc tak naprawdę trzy pozycje, tak? Bitcoin, Ethereum, yy, tak naprawdę. A więc tak naprawdę cztery pozycje: Bitcoin, Ethereum, Polkadot i jakiś stablecoin. Tak ja akurat tutaj dzielę na dwa stablecoiny, dlatego że wolę dmuchać na zimno, zawsze mieć lepiej więcej tych stablecoinów niż mniej. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli ty dzisiaj układasz swój portfel w podobny sposób jak ja. I w tym pierwszym koszyku masz te pozycje długoterminowe. Dla mnie to jest Bitcoin, dla mnie to jest Ethereum, dla mnie to jest Polkadot i dla mnie to są stablecoiny jako zabezpieczenie mojego kapitału i jako coś, co daje mi furtkę, żeby wejść w rynek wtedy, kiedy będzie strach, kiedy będzie gruz, kiedy będą kamienie, kiedy będzie lała się bardzo, bardzo mocno krew. Natomiast w tym drugim koszyku mogą być również inne pozycje, tak? Niektórzy mają Polkadot, niektórzy mają Kosmos, niektórzy mają Cardano i również będzie tutaj blockchainem, który będzie walczył właśnie o te, o różne smart kontakty, również ten ekosystem Cardano powinien się rozwijać naprawdę dobrze. niektórzy mają Kosmos, a więc tak naprawdę tutaj masz bardzo, bardzo duży wybór. niektórzy wybierają tutaj Binance Chaina, mówiąc, że to właśnie Binance Smart Chain, poprzez swoje opłaty, poprzez pewne rzeczy, które tutaj działają, będzie gdzieś tam projektem, który podniesie tutaj rękawice. a więc tak jak widzicie Tutaj trzymam projekty długoterminowe, tutaj trzymam projekty, które mają zbudowany ekosystem. Tutaj trzymam projekty, na których coś tam się buduje. Ja wybrałem akurat tutaj Polkę, a nie Kosmos. Wybrałem tutaj oczywiście Polkę, a nie na przykład Binance Coina. A więc, tak jak widzicie, u mnie ten pierwszy koszyk to są projekty długoterminowe, ale to są projekty, na których coś się buduje, albo właśnie ten król, czyli Bitcoin. A więc tak wygląda mój pierwszy koszyk. O to pytaliście i tutaj chciałem Wam po prostu odpowiedzieć. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście patrzymy na cały czas patrzymy na DeFi. Ja na DeFi patrzę bardzo, bardzo szeroko. Nie patrzę na to jako na krótki trend na rok 2021, ale patrzę to na na to jako trend na kolejne lata. Rozwiązania oparte o zdecentralizowane finanse mogą dzisiaj przenosić kapitał z tej klasycznej bankowości. Ludzie z tych rozwiązań będą korzystać. Mało tego jest coraz więcej projektów, które dadzą rozwiązania, gdzie zwykły szary Kowalski będzie mógł z tego korzystać i nie do końca będzie nawet wiedział że używa kryptowalut, a więc jest to absolutnie moim zdaniem podstawa i uważam, że każdy dobry portfel powinien mieć kilka projektów DeFi'owych, a każdy dobry inwestor na rynku kryptowalut powinien korzystać z pasywnych metod zarabiania, jakie dają właśnie projekty DeFi'owe. Także tutaj na Crypto.com pięć rzeczy, które wszyscy entuzjaści DeFi powinni wiedzieć, a więc poczytacie sobie, nie trwała strata, więc pule płynności, transakcje mogą się nie powieść w DeFi, Uniswap, to nie jedyny deks, a więc warto wiedzieć, że jest więcej tych deksów i Feo, tonowe IDO, a więc również. Takie podstawowe rzeczy. Kod nigdy nie jest kompletny w DeFi. Poczytajcie sobie, zapoznajcie się. Myślę, że warto wiedzieć, i oczywiście zachęcam do odwiedzania co jakiś czas strony DeFi Pulse, żeby patrzeć, jak wygląda kapitalizacja, żeby patrzeć, które projekty gdzieś tam robią tutaj wyniki. Także warto, warto, warto. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej. Bitcoin jest zbyt ważny, aby go zignorować, uważa ekonomista Deutsche Banku. Oczywiście dzisiaj. Inwestorzy instytucjonalni, dzisiaj banki klasyczne, klasyczna bankowość, dzisiaj ta klasyczna bankowość, która lubi w dużym cudzysłowie nazwijmy to żerować na klientach i, i na nich zarabiać, patrzy na Bitcoina, być może jeszcze z przymrużeniem oka, ale już te oczko puszcza gdzieś tam z rogu i się bardzo mocno uśmiecha. Ja również uważam, że absolutnie dzisiaj rynku kryptowalut, nie tylko samego Bitcoina, nie da się lekceważyć. Jeżeli chodzi oczywiście o kapitalizację, ona ciągle jeszcze ma dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o Porównanie z innymi klasycznymi inwestycjami, natomiast dzisiaj nie da się Bitcoina lekceważyć i ignorować. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Krypto.com, bardzo fajny artykuł na blogu, na blogu dotyczący prywatności i ochrony. Także poczytajcie sobie i mamy dużą informację od Krypto.com. Ruszyły karty wirtualne, a więc jeżeli czekacie na swoją kartę klasyczną, możecie korzystać już z karty wirtualnej, która służy do płatności internetowych. No i oczywiście, to Toma, to czekamy. Słuchajcie, 25 będziemy mieli mainnet na CRO, bardzo duże wydarzenie dla, dla samego całego dużego ekosystemu Crypto.com, zobaczymy oczywiście jak to, się, jak to wszystko się rozegra, yy, przypominam również trwa supercharger na Dogecoin, także tutaj pasywka Crypto.com. Cały czas się nie zatrzymuje i cały czas mamy tutaj dobre informacje 0.22 jeżeli chodzi o cenę O cenę cro, jesteśmy obecnie słuchajcie dziś tylko 19% Poniżej ADH 0.27 W tej chwili myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia Oczywiście nie będę bawił się tutaj Przewidywanie ceny, yy, bo, bo to dzisiaj nie ma sensu. Yy, ja na ten projekt jeszcze raz powtarzam: tak jak wiecie, patrzę bardzo szeroko, jest to dla mnie pasywka, traktuję to jako udział w całym yy, ekosystemie, właśnie kryptocom i moje kro każdego dnia dają mi możliwość pasywnego zarabiania. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Bardzo dużo dzieje się w Chili's i Socios. Oczywiście, zapraszam na nasze polskie social media, Twitter i grupa na Telegramie tam zbiera się cała społeczność. Wczoraj, słuchajcie był mecz Juventusu, oczywiście Cristiano Ronaldo odebrał nagrodę z okazji właśnie największej ilości liczby bramek w historii piłki nożnej, zobaczcie jak to wyglądało Juventus Fan Token Awards, logo Chilis, słuchajcie, logo Socios i jest to coś o czym mówiłem wiele, wiele miesięcy temu w momencie kiedy kluby i Chilis zaczną traktować się jak równi partnerzy biznesowi no bo to są partnerstwa biznesowe, w momencie kiedy kluby zaczną Promować Chilis i Socjos, a Chilis i Socios zacznie promować kluby. W momencie, kiedy ta współpraca zacznie się tak naprawdę spinać, Wtedy czyli spójdzie po naprawdę niesamowite wyniki. Oczywiście, cały czas mamy zamknięte stadiony, cały czas czekamy, aż tutaj gdzieś tam pójdziemy jeszcze mocniej. Natomiast bardzo fajne, słuchajcie, obrazki. Jak jeden z najlepszych piłkarzy na świecie odbiera taką nagrodę, dostał nawet Fantokeny, a więc już 770. Ciekawe, co z nimi zrobi, słuchajcie. Może spuści zaraz na gdzie i będzie dump ceny. Także, ale bardzo fajna rzecz, słuchajcie. Widać, że ta współpraca tych klubów z Chiliz, że ten marketing jest dobry. Również wczoraj pokazywałem wam, loże, loże właśnie Socios na Allianz Stadium, na stadionie Juventusu, niesamowita, tak naprawdę wszystko wczoraj pięknie zagrało, oprócz wyników Juventusu, które są naprawdę kompromitujące, klub można powiedzieć znalazł się w tym sezonie na dnie, bardzo słaba gra, natomiast to nie jest ważne, gdzieś tam ważne jest to dzisiaj, że idziemy w tym dobrym kierunku i te rzeczy, które sobie założył team i te rzeczy, które ja chciałem widzieć w Chilis i Socios, one są bardzo mocno realizowane. Zajrzyjmy sobie na Fine Market Cup. Tu możecie śledzić wszystkie fantokeny. Mamy lekkie spadki. Barcelona 42 dolary, Juventus 14, PSG 20. Cały czas uważam, że PSG i Juve, a szczególnie Juve, jest niedowartościowane względem innych projektów. Przypominam, że Barcelony jest dwa razy tyle, co na przykład Juventusu. No i oczywiście czekamy na AC Milan. Dzisiaj będziemy mieli również zwrot chilizów właśnie za Real Madryt, bo umowa nie została podpisana. Zajrzyjcie też na live. Z piątku, jeżeli macie czas, dużo mówiliśmy o chilliz, mówiliśmy o tym, co może się wydarzyć, natomiast tutaj na spokojnie sobie obserwujemy. No i oczywiście, czekamy na informacje o tym, co będzie tu z NFT. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Bitcoin może zastąpić cały rynek Forex i stać się nową walutą bazową, twierdzi Max Kaiser. Oczywiście dzisiaj porównujemy Bitcoina do rynków klasycznych. Moje zdanie jest tutaj trochę inne. Ja uważam, że te rynki będą się przenikać i będą obok siebie funkcjonować. Oczywiście uważam, że prędzej czy później gdzieś tam kryptowaluty bardzo mocno pójdą i zaczną gdzieś tam walczyć o ten główny rynek, jeżeli chodzi właśnie czy to rynek akcji, czy to rynek Forexu. Natomiast jestem tutaj zdania, że te rynki będą się przenikać, tak jak mieliśmy ostatnio IPO Coinbase'a. Tak samo mamy informację, że coraz więcej giełd chce korzystać z tego typu rozwiązań i myślę, że również tutaj z Forexem będzie podobnie. Czy bitcoin zastąpi? Nie wiem, jeżeli chodzi o również gdzieś tam te informacje, które cały czas widzimy, porównanie bitcoina do złota. Również uważam, że bitcoin nigdy nie zastąpi złota fizycznego. Uważam, że te dwa aktywa mogą bardzo dobrze funkcjonować obok siebie i jedno i drugie może być doskonałą alternatywą dla fiatów, które mamy. Które tracą bardzo mocno na wartości. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Lecimy sobie dalej. Poniedziałek, poniedziałeczek. Gary O marketingowiec, osoba z bardzo, bardzo dużymi zasięgami autor książek, wielu bestsellerów mówca motywacyjny od wielu miesięcy. Może od wielu to przesadziłem od kilku miesięcy bardzo mocno promuje MFT i zaczął promować coś takiego jak Hubis IO. Ja tu nie kupowałem, dlatego że jest, nie jest to tanie. Oczywiście może złapać to trend, słuchajcie, a więc mamy takie chubis. Cena tutaj za sztukę, słuchajcie, to jest jedno Ethereum plus gaz, także nie jest to już dzisiaj tanie. Kiedyś to było tańsze, oczywiście takie figurki, takie potworki, które można również wykorzystywać w różnych grach opartych o MFT oczywiście tutaj dzisiaj można się zastanowić yy czy gdzieś tam Gary robi taki marketing dlatego, że on jest sponsorowany czy rzeczywiście gdzieś tam dołączył do tego świata krypto właśnie promując yy, właśnie tokeny NFT rynek wielu projektów opartych o NFT, natomiast daję Wam tylko taki sygnał, że jest to bardzo mocno promowane dajcie znać w ogóle na grupach, czy ktoś o tym słyszał, czy ktoś tutaj brał w tym udział ja tak jak mówię, yy, gdzieś tam w weekend dostałem informacje, ale tutaj nie wchodziłem uważam, że jedno Ethereum yy, tutaj za tego typu rzeczy, oczywiście nie wiem ile to będzie warte, yy, ale nie widzę tutaj Dzisiaj dla mnie większej wartości i to jest również moja przestroga dla Was. Słuchajcie, nie wchodźcie we wszystko bez sensu. Mówiłem o tym na live, mówiłem o tym w ostatniej pobudce. Jeżeli nawet i chcecie być w rynku NFT, to wybierajcie projekt, gdzie gdzieś tam coś tam widzicie dla siebie, tak? Ja tutaj akurat nie widzę nic dla siebie, więc po prostu nie wchodziłem. Lecimy sobie dalej, natomiast trend się utrzymuje i komi. Tu się dzieje bardzo dużo. Przygotowujemy AMA właśnie z teamem Ecomi dla naszej polskiej społeczności. Na grupie Hyde Park, hashtag Ecomi piszecie pytanie. Będą do wygrania drogie, fajne tokeny NFT. Także warto te pytania zadawać. Zbieramy pytania. Mam nadzieję, że tego live'a uda zrobić się słuchajcie, w środę. Dlatego że w czwartek, tak jak wiecie, mamy mecz, w piątek mamy naszego live'a. Natomiast patrząc na Ecomi, zaczął się duży hype w internecie. tak? Coraz więcej youtuberów robi filmy, yy, coraz więcej informacji na Telegramie. Na Twitterze także tutaj dzieje się bardzo, bardzo dobrze, no i oczywiście ostatnia umowa. Która została pokazana, a więc umowa z Geralar Motors. Słuchajcie, moi no będziemy tutaj czekać. Słuchajcie, na te niesamowite NFT mogą naprawdę to może rozbić system. Oczywiście pewnie nie będzie potanie, i cały czas czekamy, aż ruszy Marketplace aplikacja. Jestem bardzo spokojny o ten projekt, patrzę na niego z dużym spokojem. Pytaliście, czy realizowałem swoje zyski tutaj? Jeszcze nie, oczywiście te zyski są już dość duże, natomiast. Chcę tutaj zobaczyć marketplace. Chcę zobaczyć działającą aplikację. Chcę zobaczyć te produkty, o których się mówi. Wtedy na spokojnie usiądę i zacznę realizować swoje zyski. Oczywiście, poziomami, bo również jest to projekt, który chciałbym zostawić trochę na dłużej. Lecimy sobie dalej. Oczywiście, cena 0.01. A więc jest bardzo dobry wzrost, jeżeli chodzi, słuchajcie, o, o ostatnie, właśnie tutaj dni, tygodnie. U nas jest chyba około 2000%, także ja jestem zadowolony. Również od Was dostaję dobry feedback. Także myślę, że ten projekt jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Oczywiście lecimy sobie dalej. Olizeum. O tym mówimy codziennie, dlatego że jest to nowy projekt w naszym portfelu. Wiele osób pytało, co stanie się 30? Gdzie właśnie Oli ma uwolnić bardzo dużą ilość tokenów. Słuchajcie, oczywiście to może spowodować spadek ceny. I ja jeszcze raz powtarzam: najlepsza taktyka wchodzenia i wychodzenia z projektu to jest kupowanie i sprzedawanie poziomami. Jeżeli znacie lepszą metodę, dajcie znać. Ja przez 5 lat nigdy nie nauczyłem się lepszej zasady. Oczywiście ja tutaj kupowałem na probicie w pierwszej i w drugiej rundzie. W pierwszej rundzie delikatnie, w drugiej rundzie kupiłem trochę więcej. No i teraz tak, na probicie mamy cenę, słuchajcie, 0,6 obecnie dolara. Jeżeli chodzi na Uniswap, mamy 0,8, no i będzie duże uwolnienie. Natomiast jest jedna rzecz. Pamiętajcie, że na probicie będą trzy rundy. W momencie, kiedy będziemy mieli uwolnienie 30, to najprawdopodobniej będzie trwała trzecia runda na probicie. Wątpię, że team sam sobie strzeli w kolano i gdzieś tam uwolni taką ilość, no bo wtedy nie byłoby sensu robić trzeciej rundy na probicie, tak? A więc trzeba składać sobie pewne puzzle, i oczywiście jest to zawsze niebezpieczne, zawsze często lepiej przeczekać ten spadek. Natomiast ja tutaj gdzieś tam myślę, że zostanie to dobrze rozegrane, dlatego ja wszedłem na probicie, ale zostawiłem sobie jeszcze jeden poziom zakupowy i zobaczę, co się stanie po 30. Zobaczę, jaka będzie cena w trzeciej rundzie, zobaczę, jaka cena będzie po uwolnieniu, i wtedy podejmę decyzję. Natomiast jest. Jestem tutaj dość spokojny. Lecimy sobie dalej. Oczywiście akcja na Binance, My First NFT. Możecie tutaj wygrać. Trzeba pokazać swojego na Twitterze, swojego pierwszego NFT, dać hashtag. Wszystko macie rozpisane na blogu Binance, a także warto tutaj wziąć udział. Fajne, yy, fajne nagrody. Jeżeli macie jakiś fajny, fajny projekt NFT, który byście chcieli zrobić, pokażcie go światu, pokażcie go na Binance. Dzisiaj poniedziałek. Uwielbiam poniedziałki, bo poniedziałek to jest wypłata z Celsiusza. Jeszcze raz powtarzam. Dzisiaj mój portfel... To jest portfel, który ma projekty, które pasywnie zarabiają. Takim projektem, jednym z takich projektów jest właśnie Celsius Network. Po pierwsze, bardzo dobry bonus na start, słuchajcie, 40 dolarów, myślę, że naprawdę warto, a więc macie tu promokod NEW40, pobieracie aplikację, link macie oczywiście niżej, yy, wpisujecie od razu kod, robicie depozyt 200 dolarów i dostajecie 40 dolarów po 30, 30 dniach ten depozyt musicie utrzymać 30 dni, natomiast dla mnie Celsius dzisiaj to jest miejsce do pasywnego zarabiania, mam tam kilka projektów, bardzo dobra wiadomość będzie, bo damy Polkadot, a więc również ja część swojej Polki przerzucę na Celsjusza, dlatego że Polka dla mnie, tak jak już słyszeliście na początku, jest to projekt długoterminowy, więc część sobie przerzucę, żeby tutaj mi pasywnie na dobrym oprocentowaniu zarabiała. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. E, oczywiście Steak Cube, wiem, że wiele osób korzysta, e, BNB zostało dodane także e, kto korzysta i kopie pasywnie na Steak to być może się ucieszy no, i oczywiście Netbox Global, dajcie słuchajcie znać, czy pobraliście już y, aplikację. Y, ja mam iOS-a, ma ios, na iOS jeszcze nie ma, więc muszę tutaj y, u żony zainstalować. Jak tylko gdzieś tam pójdzie, spać czy coś, to delikatnie wezmę telefon i zainstaluję, bo ona bardzo nie lubi, jak dotykam jej telefonu, jak coś tam wgrywam, instaluję, a potem przychodzą jej powiadomienia. Potem mam mega wojnę w domu, więc muszę zrobić to bardzo po cichu, wyłączyć powiadomienia, ale również będę, słuchajcie, sprawdzał, dajcie feedback, y, czy zainstalowaliście, dajcie feedback, czy zainstalowaliście, dajcie znać na Polskiej grupie Netbox Global, tam zbiera się polska społeczność Netbox. Jak działa wam tutaj ten produkt? Myślę, że tutaj jeszcze również Netbox nie powiedział ostatniego słowa. Lecimy sobie dalej. Carbon 31 marca bardzo duża data do tego projektu. Zobaczymy wtedy, jak będzie wyglądać platforma. Oczywiście to będzie ciągle wersja beta. Natomiast jest to projekt, któremu zaufałem jakiś czas temu i chciałbym w końcu zobaczyć projekt, który podejmie rękawice w social mediach i powalczy z takimi gigantami jak Facebook, jak Twitter. Projekt decentralizowany, projekt bezpieczny, projekt oparty o, nasze, właśnie, o naszą prywatność. Liczę tu bardzo mocno na Carbona. Wynik jest bardzo dobry od PreSale'a. Ja kupowałem w PreSale'u, obecnie cena 0,13. Dwa razy już załapałem się również na listę 300 najlepszych hodlerów, więc również pasywka mi tutaj leci, jeżeli chodzi o Carbona. Zobaczymy, jestem mega podekscytowany, jak będzie wyglądać ta platforma. Wiele projektów nie dało rady. Wiele projektów próbowało robić platformy social mediowe zdecentralizowane. Zobaczymy czy tutaj się uda. Niebezpieczeństwo jest duże, ale ja zobaczyłem w tym projekcie coś, że myślę, że tutaj jest duża szansa, że się uda, także na spokojnie karbą sobie obserwujemy i czekamy na 30, 31. Oczywiście laps LAPS, 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 tokenizacja nieruchomości, platforma crowdfundingowa. Również dużo się dzieje, warto śledzić na Twitterze. Cena poszła już również bardzo mocno do góry. Gratuluję wszystkim, którzy dokupowali. Mi udało się łapać na Uniswapie za 0.014 i 0.02, także jestem bardzo zadowolony. Również gratuluję wszystkim, którzy wcześniej LAPSA kupowali właśnie w presale. Ja dopiero złapałem na Uniswapie, ale uważam, że ten projekt może zrobić fajny wynik i myślę, że w tym tygodniu się uda zrobić szerszy Materiał o LAPSie, bo wiem, że wiele osób również o to pyta. Słuchajcie, Binance Smart Chain, ekosystem Binance Smart Chain to jest coś, co trzeba śledzić bardzo mocno. Już niedługo Tika Tiwari, a więc jeden z większych shillerów, poda nową piątkę coinów. Kto pamięta, w jaki sposób działa tutaj Tika i jego właśnie tutaj ekosystem, to wie, że te projekty robią dobre wyniki. No i moim zdaniem, właśnie tutaj mogą pójść w kierunku Binance Smart Chaina. Wybrać projekty, które mają duże wolumeny, dużo, dużo wzrosły. A więc warto gdzieś tutaj poszukać czegoś. Jak znajdziecie coś fajnego, to również dajcie znać. Lecimy sobie dalej. A właściwie to nie lecimy, bo już jest słuchajcie koniec. Dzięki za uwagę, pamiętajcie o konkursie. Dzisiaj dwie rzeczy zrozumieć Bitcoina i Brian Tracy. Łapa w górę, subskrypcja, lecimy po 12 tysięcy, a ja kończę pobudkę, zgrywam, wrzucam, odpisuję wam na maile i siadam do kolejnego materiału. Dzięki za wsparcie, dzięki za każdą łapkę w górę, lecimy z tematami, to będzie naprawdę mocny tydzień. Hej ekipa!